Kobieta z Sybiru. Prawo do pamięci. Pamiętam o tobie, kobieto Sybiru, jestem strażniczką pamięci. Stóp pokrwawionych na hałdach żwiru, czas nie wyleczył, los nie popieścił, los nie popieścił. Rozpaczy. Byłyście bite, do obcych zabrane, przez myśl przemknęło, czy Bóg to zobaczy, czy Bóg to zobaczy. W mieście Atbaszar, w którym mieszkaliśmy od kilku lat, przy wielu domach rosły akacjowe żywopłoty. Wczesną wiosną krzewy wypuszczały blado-zielone, drobne listki pokryte delikatnym meszkiem. Jadłam je tak, jak inne dzieci. A że po zjedzeniu nie było żadnych sensacji zdrowotnych, tym chętnie napełnialiśmy nimi nasze puste żołądki. W porze kwitnienia krzewy obsypywały się żółtymi, niewielkimi kwiatkami, które miały słodkawy smak i bliżej nieokreślony zapach. I o ten właśnie przysmak rywalizowaliśmy z pszczołami, które nieraz porządnie nas żądliły. Ale co tam? Nam chodziło o tę odrobinę słodyczy, której nie mieliśmy na co dzień. Jestem mamą Róży, córką Heleny, wnuczką Anny i Reginy i prawnuczką Leokadii i Jadwigi. Postanowiłyśmy uczcić pamięć sybiraczek, łagierniczek, kobiet z Sybiru, kobiet deportowanych, zesłanych, upamiętnić ich historię, przeżycia, emocje, trudne wydarzenia. I zorganizowałyśmy właśnie wydarzenie pod nazwą Kobieta z Sybiru – Prawo do pamięci. W to wydarzenie zaangażowało się tyle osób, że my byłyśmy zaskoczone takim odzewem, zaskoczone i poruszone, bo ponad 60 osób nadesłało nam wiersze, utwory, opowieści, historie, zdjęcia, różne zapiski, skrawki pamięci, z których utkałyśmy piękny kobierzec zadedykowany właśnie kobiecie Sybiru. I taka jest geneza tego naszego wydarzenia i całego projektu, który rozrósł się w tej chwili do czegoś więcej niż event jednodniowy i który zamierzamy kontynuować, bo Sybir, stepy Kazachstanu, stepy Uzbekistanu, to także kobiety stracone w Katyniu, zsyłki na wschód odbywały się od schyłku XVI wieku do prawie połowy wieku XX. Jest co pamiętać, jest o czym opowiadać. Nazywam się Bożena Bednarek, jestem córką Ludmiły oraz wnuczką Janiny i Jadwigi. W projekcie Kobieta Sybiru – Prawo do pamięci realizujemy, a raczej kontynuujemy coś, co zostało rozpoczęte 28 listopada 2021 roku. W tej chwili na prośbę uczestników naszego wydarzenia, a także wielu osób, które obejrzało, przeczytało wspomnienia kobiet z Sybiru, realizujemy projekt, który składać się będzie z kilku elementów. Pierwszy to album, w którym zostaną zaprezentowane wszystkie wspomnienia, jakie się znalazły podczas tamtego wydarzenia i które będą zebrane w tym roku. Została nagrana profesjonalnie pieśń o kobiecie Sybiru. Pamiętam o tobie, kobieto matko, jestem strażniczką pamięci.
Matko, wszyscy Twym losem. Jesteśmy wstrząśnięci, jesteśmy wstrząśnięci. To pieśń dla Ciebie, dla Ciebie melodia. To pieśń dla Ciebie, dla Ciebie melodia. To pieśń dla Ciebie z pamięci. Dopóki pamiętamy, to to żyje. I ja uważam, że tym kobietom należy się ta pamięć i cieszę się, że mogę to wyśpiewać. Mam nadzieję, że będziemy mogli często to powtarzać, żeby to trafiło do szerszej grupy słuchaczy, bo póki pamiętamy, to to żyje. A uważam, że ten szacunek tym kobietom należy się bardzo. Kobieta Sybiru jest to projekt Stowarzyszenia Stulecia Kobiet. W ramach tego projektu powstał pomysł stworzenia pieśni o kobiecie Sybiru. Bożena Bednarek napisała tekst, Marcin Nagnajewicz skomponował muzykę, zaprosiliśmy do wykonania Weronikę Bochat. Dzisiaj nagrywamy tę pieśń w studio, zapiszemy ją i chcielibyśmy ją przekazać do Muzeum Sybiru. Chcielibyśmy ocalić ją od zapomnienia, chcielibyśmy, żeby stała się jakkolwiek znaczącym elementem Muzeum Sybiru, żeby mogło je wykorzystać jako swoją pieśń flagową lub jako hymn lub cokolwiek, co mogłoby się z tym miejscem kojarzyć. Myśląc o tych kobietach, które zabrały coś, co miały, coś, co było ważne, wartościowe w tamtej chwili i te dzieci, i ta wędrówka, i ta droga w tych wagonach nieznane, a gdzieś tam też znane, bo też nie ukrywam, że interesowałam się tym tematem i wysłuchałam kilku wspomnień, kilku wywiadów, to jednak nie było to całkowicie coś nieznanego, natomiast wrażenie było piorunujące. I jeszcze jak to się wszystko spotkało z wrażliwością kompozytora, to nawet ciężko mi się o tym mówi, dlatego że jest to dla mnie bardzo osobista podróż w tej piosence. Za każdym razem, kiedy siadam do pisania muzyki, do konkretnego tekstu, tak i w tym przypadku największą inspiracją była dla mnie właśnie ta warstwa emocji, która została zawarta w tym tekście, w tych słowach. Każdy tekst ma swój rytm, każde słowo ma swoją melodię, każde zdanie układa się we frazy, każde zdanie, każde słowa oddają pewną aurę, pewną atmosferę, którą no potem staram się przekładać na dźwięki. Apeluję, proszę, żebyśmy się zatrzymali, wysłuchali, poświęcili swój czas, refleksję, duszę i serce, by pamięć o tych kobietach po prostu nie zaginęła. Tak to tak. Koła wystukują monotonną pieśń. Tak to tak. Tak to tak. Tak to tak. Dokąd nas zaprowadzi ten rytm? Do celu? Jakiego? Udręki? Ciasno tu jeden przy drugim w wagonie towarowym bez okien. Nozdrza drażni kwaśny odór niemytych ciał. Ile to już dni? Nie wiem. Straciłam rachubę. Głodni, brudni, zmęczeni i wyczerpani. Wszyscy bujamy się w ten sam rytm. Resztki suchego chleba podaję córeczce. Zjada łapczywie. Zewsząd patrzą na mnie duże, wygłodniałe oczy.
tyle cierpienia i zła. Kołysze mnie i miota, przymykam oczy, trwam w półśnie. Stuka mi w mózgu. Tak to tak, tak to tak, tak to tak. Podlascy seniorzy, członkowie naszego stowarzyszenia, a jednocześnie redakcji Podlaskiego Seniora, to bardzo ambitne i bardzo zaangażowane osoby. W związku z tym oczywiście, że się włączyły, tym bardziej, że mają jeszcze takie bliższe czasowo relacje z osobami, które pozostały jeszcze wśród żywych, spośród tych, które były wywiezione. W związku z tym włączyły się bardzo aktywnie w poszukiwanie kontaktów, poszukiwanie informacji, w zdobywanie tych wszystkich relacji, które jeszcze można było zebrać. Poszukiwały zdjęcia, poszukiwały twórczości nawet na ten temat. I wiele z tych materiałów zostało opublikowane, zostały wklejone do Podlaskiej Księgi Kobiet, a także w tej chwili będą wykorzystane w nowym wydaniu naszego pięknego albumu, który przygotowujemy na 17 września na kolejne upamiętnienie Dnia Sybiraka, w którym oczywiście seniorki jako bardzo aktywne i zaangażowane będą brały udział zarówno w przygotowaniu, jak i w samej obecności na tym wydarzeniu. Muszę powiedzieć, że to był dla mnie taki dosyć temat ciężki. Bardzo się przymierzałam do tego, myślałam dużo o tym. Czytałam wspomnienia ludzi, którzy byli na Syberii, Sybiraczek. Też myślałam o tym, co ja mogę napisać na ten temat, skoro ja tego nie przeżyłam. Przecież to są straszne, traumatyczne przeżycia ludzi, tak? A jak człowiek czegoś nie przeżył, to tak musi to wszystko sobie poukładać, przetrawić, dopytać. Oparłam też swój wiersz na wspomnieniach Danuty Łopateckiej, Piegat. Sytuacja kobiet była w ogóle tragiczna. Z reguły przecież one zostawały same. Mężów zabierano dużo wcześniej. Przykład mojego taty. Tata miał 4-miesięczne dochodzenie mojego ojca. I w ciągu tych 4 miesięcy wywieźli nas. Mama nie była pewna, czy nas wywiozą. Ale pewnego dnia z rana o 4:00, zawsze przeważnie NKWD o 4:00 pukało. Ci żołnierze z NKWD pukali karabinami w drzwi i mówili, że mamy 15 czy 20 minut. Kobiety nie wiedziały, co wziąć. Jedna wzięła coś, druga coś, ale z reguły były to brane rzeczy, w cudzysłowie, od rzeczy. Mama zamiast chleba, to tam wzięła portret taty. Bez skarpet żeśmy pojechali na dworzec, bez niczego. Mama po prostu straciła głowę. Była taka pani, nazwisko jej znam, pani Komyszyńska, która przyjechała z dziadkami i z dwojgiem dzieci. Chłopczyk i dziewczynka. No i ona miała akurat możliwość wziąć troszkę więcej rzeczy. Prawdopodobnie nie straciła kontaktu przy tym trudnym, traumatycznym przeżyciu. Ona wtedy, co miała, wymieniała na chleb. Miała trochę bielizny, wymieniała na chleb. Opisuje jej sytuację. I potem już nie było na co wymieniać. Piersi zmarli dziadkowie, bo był głód. Dzień przed śmiercią przyszła do nas taka w szczępach. Prawie żeśmy jej nie poznali, chuda. I w tym czasie właśnie mój brat gdzieś tam dostał od kogoś suszoną rybę. A w Kazachstanie dużo było suszonej ryby, jako że lato było gorące, 40-45 stopni to normalne. Normalna temperatura. Tam się wydawało normalne, u nas nie. Dostał gdzieś kawałek suchej ryby i mama
wrzuciła ten kawałek suchej ryby do garnka i gotowała, żeby zrobić z tego jakąś zupę. I ona wtedy weszła, taka postać. I ona jak zobaczyła ten garnek z gotującą się zupą, od razu ręką, żeby złapać tą rybę. Oczywiście z krzykiem, od razu skóra wybiegła. I na drugi dzień się dowiadujemy, że dzieci do nas przychodzą i mówią: nie ma mamy, nie wiemy, gdzie ona jest, a mama wlazła w pierzynę i tam zmarła. I ta skóra z tym pierzem, myśmy to widzieli. To były straszne, to były straszne rzeczy. Po prostu, kiedy jest głód, głód to jest najstraszniejszą rzeczą, która może dotknąć człowieka. Nic nie ma poza głodem, dlatego że głód doprowadza do tego, że ludzie przestają odczuwać jakieś wyższe uczucia. Głód powoduje taką chęć najedzenia się czegokolwiek, że ludzie przestają czasem być ludźmi. Bardzo istotna jest ta strategia przetrwania. Też przekazywanie tej umiejętności, strategii przetrwania z pokolenia na pokolenie. Każda z nas z pokolenia na pokolenie wzrastała w ogóle w różnej rzeczywistości. Nasze córki w tej chwili, gdyby nie opowieści nasze, gdyby nie notacje filmowe, które właśnie powstały, gdyby nie takie projekty przy współpracy różnych organizacji, nie powstawały, nie miałyby bladego pojęcia, bo jest bardzo mało publikacji na ten temat, a takie żywe księgi, żywe historie pokazują tą determinację i to przetrwanie. Zobaczmy, co się dzieje za naszą najbliższą granicą, przykład Ukrainy, prawda? Jak może się rzeczywistość nagle zmienić, jak te priorytety i wartości się nagle zmieniają. I teraz świadomość kobiet, które były przed nami, które są tak dzielne, daje siłę. Przede wszystkim skupiłyśmy się na tych bohaterkach codzienności, którymi były Sybiraczki, kobiety Sybiru, więc nasi wolontariusze też w dużej grupie uczestniczyli w tym spotkaniu. Propagowali też wiedzę na temat kobiet Sybiru w swoich lokalnych środowiskach, w środowisku szkolnym i myślę, że to też jest takie duże pole do popisu, do dalszej współpracy i zaangażowania szkół, bo sporo szkół z Białegostoku z nami współpracowało w innych projektach, ale myślę, że Herstoria jest też takim punktem do dalszej pogłębionej współpracy. Poczułam poruszenie i smutek tym, co te kobiety i ich bliscy ludzie musieli przeżyć tam, gdy zostali wywiezieni na Sybir. Moi koledzy, koleżanki prawie nic nie wiedzą o Sybirze i to już zostaje tak trochę zapomniane i właśnie to wydarzenie poprzez historię tych kobiet no tak pomaga o tym przypomnieć. Też się dużo dowiedziałam, jak zbieram informacje o mojej babci, która została wywieziona na Sybir. Byłam tam jako wolontariuszka, pomagałam rozdawać ulotki, zarówno jak i formularze do wypełnienia. I byłam tam z moją mamą, też bardzo interesuję się tym tematem związanym z Sybirem, ponieważ w mojej rodzinie bardzo dużo osób było na Syberii i po prostu bardzo chciałam tam przyjść, żeby dowiedzieć się, jak to wyglądało oczami innych osób. Gdzie ten głód, nasz prześladowca, nieodłączny, wierny, małym dzieciom sen zabierał, okrutny, pazerny. Lichy uśmiech z twarzy zdzierał, zasiewał grymasy. Grozę w sercach matek budził. Boże, co za czasy. Choć wielu kobiet już nie usłyszę, na grobach łez potok się marszczy. Wspomnienia o was nie wyciszę, będę pamiętać, póki sił starczy. Yeah.
dla ciebie, melodia to pieśń dla ciebie, z pamięci o tobie utkana rapsodia. Kobieta z Sybiru, Prawo do Pamięci zrealizowały Stowarzyszenia Podlascy Seniorzy, Stulecie Kobiet i Szukamy Polski. Zadanie publiczne sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.